Wielka Wojna. W czasie I wojny światowej wprowadzono wiele nowych technologii i ulepszono wiele innych, ale nieudolność naczelnych dowódców doprowadziła do ostatecznej masakry. Najgroźniejszą bronią okazał się karabin maszynowy. Szeregi piechoty odczuły jego siłę ognia, stając się łatwym celem. Na froncie zachodnim żołnierze po obu stronach miesiącami wypatrywali nieprzyjaciela. W wojnie pozycyjnej, w której linię okopów dzielił wąski pas ziemi niczyjej, nie było szans na jakikolwiek manewr. Każda próba przebicia się kosztowała tysiące ofiar i prowadziła tylko do kontrataku, po którym sytuacja wracała do punktu wyjścia. Na niektórych odcinkach nieustanny ogień nieprzyjaciela siał śmierć wśród żołnierzy kryjących się w okopach. Wielu innych ostrzał artyleryjski grzebał żywcem. Nowo przybyłych rekrutów ostrzegano, że grozi im śmierć od kuli snajpera. Szacuje się, że 1/3 alianckich żołnierzy na froncie zachodnim zginęła w okopach. Politycy domagali się od wojskowych strategicznego rozwiązania, które przerwałoby frontową rutynę i doprowadziło do ostatecznego zwycięstwa. Na froncie wschodnim żołnierze rosyjscy wytrzymywali napór sił niemieckich, tureckich i austro-węgierskich. Ta wojna między wielkimi mocarstwami, w której używano nowych broni, takich jak gaz, miotacze ognia i czołgi, budziła grozę, jakiej nie znano wcześniej. Rok 1915. Globalizacja konfliktu. I 20 stycznia 1915 roku Niemcy przeprowadzili pierwsze naloty na wschodnią Anglię, zabijając 20 cywilów. Obie strony zrozumiały, że ataki sterowców Zeppelin L3 i L4 na angielskie miasta nadają konfliktowi nowy wymiar. Ławica Dogger. 16 grudnia 1914 roku niemiecka eskadra Hochseeflotte pod dowództwem kontradmirała Franza von Hippera ostrzelała brytyjskie porty Scarborough, Whitby i Hartlepool na wschodnim wybrzeżu. Rajd trwał ponad godzinę. Zginęło 137 cywilów, a prawie 600 odniosło rany. Von Hipper zyskał niechlubny przydomek zabójcy dzieci. I 23 stycznia 1915 roku okręty niemieckiego kontradmirała wspierane z powietrza zaatakowały angielskie porty rybackie. Brytyjczycy byli oburzeni. Nie dość, że Royal Navy nie zapobiegła tym rajdom, to jeszcze pozwoliła niemieckim okrętom odpłynąć. Zawinił brak koordynacji wśród dowódców floty. Zażądano, by sławny wiceadmirał Beatty położył kres niemieckim akcjom. Uradowany swoim sukcesem von Hipper planował kolejne uderzenie, ale Brytyjczycy przechwycili niemieckie komunikaty radiowe.
Beatty wypłynął z 5 krążownikami liniowymi i 6 lekkimi, żeby dopaść okręty von Hippera na ławicy Dogger na Morzu Północnym. Okręt flagowy Beattiego Lion został poważnie uszkodzony, więc wiceadmirał przeniósł swoją flagę na Princess Royal. Brytyjski system dowodzenia był zawodny, a celność ognia okrętów żałosna. Z ponad 1000 wystrzelonych pocisków tylko 75 trafiło w cel. Kontradmirał von Hipper wymknął się, ale bitwa na Dogger Bank, przynajmniej na jakiś czas, położyła kres rajdom na angielskie wybrzeże. 1 lutego 1915 roku niemiecki rząd zezwolił U-botom na prowadzenie wojny bez ograniczeń. U-20 zatopił 2 brytyjskie statki w kanale La Manche. Chcąc przerwać angielskie linie zaopatrzenia, niemieckie okręty blokowały porty i brały na cel wszystkie statki płynące do Zjednoczonego Królestwa z dowolnego kraju, nawet jeśli nie był on stroną wojującą. W wojnie morskiej ważną rolę odgrywała nowa broń – U-boty. Wielka wojna. Zatopienie liniowca Lusitania przez niemiecki U-bot 7 maja 1915 roku wywołało kryzys między Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Tydzień wcześniej statek był w Nowym Jorku, przygotowując się do podróży. Ambasada niemiecka umieściła obok ogłoszenia o rejsie notatkę ostrzegającą, że zaokrętowanie na Lusitanię jest niebezpieczne, bo statek może stać się celem wojennym. Liniowiec wypłynął ze swoim ładunkiem i pasażerami na pokładzie. Marynarze byli przekonani, że prędkość Lusitanii pozwoli jej umknąć przed U-botami. Mylili się. Niemiecki okręt podwodny, czyhający w pobliżu irlandzkiego portu Kinsale, wystrzelił torpedę, która posłała liniowiec na dno w ciągu zaledwie 20 minut. Życie straciło prawie 1200 osób, w tym 128 wpływowych Amerykanów. Po tym zdarzeniu amerykańska opinia publiczna opowiedziała się za przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny. Każdy zatopiony statek umacniał ją w tym przekonaniu. Wojna przyczyniła się do rozwoju lotnictwa wojskowego. We Francji baron de Tricornay utworzył pierwszą jednostkę myśliwskich górnopłatów typu parasol, a korpus Royal Flying wzmocnił swoje samoloty najnowszą technologią, by poprawić ich zdolności rozpoznawcze i bombowe. 27 maja francuskie bombowce Voisin-3 wykonały pierwszy nalot na niemieckie fabryki trującego gazu w Ludwigshafen. W tym samym czasie niemieckie dowództwo naczelne, zadowolone z osiągnięć swoich statków powietrznych nad Anglią, wysłało pod koniec maja i w pierwszych dniach czerwca 4 cepeliny na Londyn i porty we wschodniej Anglii. Front wschodni.
Choć na froncie zachodnim trwał impas, Niemcy nieźle radzili sobie na wschodzie. Zachęceni sukcesem pod Tannenbergiem w poprzednim roku, niektórzy dowódcy wątpili w to, że Rosjanie otrząsną się po ogromnych stratach, które wtedy ponieśli. Pod koniec stycznia 1915 roku niemiecka 9. Armia von Mackensena przypuściła atak na Warszawę. Pod Bolimowem Niemcy po raz pierwszy użyli broni chemicznej. Z ponad 700 armat ostrzelali rosyjskie pozycje pociskami z gazem łzawiącym. 7. Silny wiatr i przejmujący chłód udaremniły niemiecką próbę. Szóstego lutego Rosjanie przeprowadzili kontratak, odzyskując utracony teren i zabijając 20 tysięcy żołnierzy Mackensena. Lecz sami stracili 40 tysięcy ludzi. Bitwa nie została rozstrzygnięta, ale Niemcy wykorzystali ją jako manewr pozorny, który miał odwrócić uwagę od ich prawdziwego zamiaru – wielkiej ofensywy Hindenburga i armii austro-węgierskiej, która rozpoczęła się następnego dnia. Podczas gwałtownej burzy gradowej armie niemieckie 8 i 10 natarły na rosyjską 10. Armię i zepchnęły ją do Puszczy Augustowskiej, gdzie poddała się 21 lutego. W tym starciu, znanym jako druga bitwa nad Jeziorami Mazurskimi, Niemcy wzięli do niewoli 80 tysięcy Rosjan. Bliski Wschód. Na usilną prośbę Rosjan Brytyjczycy postanowili pokonać Turcję i zaopatrywać armie carskie w uzbrojenie przez porty czarnomorskie. Cesarstwo Osmańskie było w stanie wojny od 29 października 1914 roku i pomagało Niemcom, ostrzeliwując owe porty. Na początku listopada Rosja, Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Turkom. Na początku roku Winston Churchill opracował plan, którego osią był śmiały atak aliantów na Dardanele i półwysep Gallipoli. W założeniu miała to być wyłącznie bitwa morska. Brytyjskie okręty miały ostrzeliwać tureckie twierdze wokół cieśniny tak długo, aż skapitulują. Wkrótce okazało się, że plan jest nierealny, ponieważ artyleria okrętowa jest zbyt niecelna, żeby zniszczyć forty. Gdyby nawet ostrzał był skuteczny, brak piechoty uniemożliwiał Brytyjczykom uchwycenie przyczółku lądowego, co wykluczało dowóz zaopatrzenia. Okręty musiałyby wracać do kraju po paliwo i żywność. Jednak Departament Wojny zatwierdził plan Churchilla w ostatnich dniach stycznia 1915 roku. Brytyjski minister wojny, Lord Kitchener, postawił dywizję piechoty w stan gotowości na wypadek udanej akcji morskiej. Dziewiętnastego lutego 1915 roku rozpoczęła się francusko-brytyjska operacja morska,
która skończyła się niepowodzeniem z powodu słabego uzbrojenia aliantów i skutecznej obrony tureckiej. Zamiast wstrzymać działania wojenne, żeby zreorganizować armię i uzbrojenie, rządy francuski i brytyjski uparcie dążyły do uderzenia morsko-lądowego. Całą operacją dowodził nowo mianowany podopieczny lorda Kitchenera, generał Ian Hamilton. Jego siły ekspedycyjne liczyły 75 tysięcy Brytyjczyków i 18 tysięcy francuskich żołnierzy kolonialnych. Turcy mieli 84 tysiące żołnierzy pod komendą niemieckiego generała Limana von Sandersa. Lądowania nastąpiły 25 kwietnia w trzech różnych punktach. Brytyjczycy wylądowali na przylądku Helles, na czubku półwyspu Gallipoli. Australijczycy i Nowozelandczycy skupili się koło przylądka Ariburnu, w zatoczce nazwanej wkrótce Anzac. Trzeci desant, który miał odwrócić uwagę tureckiego dowództwa, wykonali Francuzi w Kumkale po drugiej stronie Dardaneli. Trzydzieści pięć tysięcy żołnierzy z brytyjskiej 29. Dywizji wylądowało w pięciu miejscach przylądka Helles na południu półwyspu pod ciężkim ogniem tureckich obrońców. Na wybrzeżu Morza Egejskiego siły Anzac, 17 tysięcy żołnierzy z Australii i Nowej Zelandii, zajęły Ariburnu i Gaba Tepe. Nie napotkawszy oporu, opanowały wzgórza górujące nad całym półwyspem. Jednak pośpiesznie zebrane przez pułkownika Kemala siły tureckie powstrzymały ich postęp i zepchnęły je z powrotem na plażę. O zmierzchu sytuacja aliantów nie była zachęcająca. Wylądowali, ale nie mogli posunąć się dalej, bo byli otoczeni przez Turków, którzy zajęli pozycje na wzgórzach wokół przyczółków. Żołnierzom Hamiltona szybko skończyła się amunicja, musieli więc ograniczyć się do ciągłego używania artylerii. Turcy również utknęli, bo nie mogli zepchnąć do morza dobrze okopanych Brytyjczyków. Ten impas do złudzenia przypominał żałosną wojnę okopową na froncie zachodnim. Brytyjczycy bezskutecznie próbowali zdobyć miasteczko Krithia. Zajęcie 3 kilometrów terenu okupili utratą 9 tysięcy ludzi. Korpus Hamiltona stracił połowę swoich żołnierzy, więc był on zmuszony poprosić Kitchenera o posiłki z Londynu. Ten w końcu zgodził się, ale musiał znieść ostre zarzuty francuskich i brytyjskich dowódców na froncie zachodnim, nieskorych do pozbywania się swoich żołnierzy. Wzmocniony 12 dywizjami Hamilton 6 sierpnia 1915 roku wykonał swój następny ruch roku. Było to kolejne lądowanie na północy w zatoce Suvla koło plaży Ariburna. Celem operacji było połączenie żołnierzy z Helles z tymi w zatoce Anzac i przerwanie okrążenia, żeby spotkać się z nowo przybyłymi siłami. Ofensywa miała zacząć się od ataku generała Streeta na Helles. Jednak jego natarcie zostało natychmiast odparte i zakończyło się 10 sierpnia. Dało to żołnierzom Mustafy Kemala większą swobodę działania na północy. W
Zatoce Anzak próba uchwycenia wzgórz Saribair 6 sierpnia także się nie powiodła z powodu nieudolnego dowodzenia i wyczerpania żołnierzy. Lądowanie rozpoczęło się 6 sierpnia 1915 roku o 22:00. 20 tysięcy ludzi wyszło na plażę w Zatoce Suwla. Sir Frederick Stopford, dowódca aliantów, nie utrzymał tempa marszu ani pozycji czołowych. Turcy ściągnęli posiłki i zajęli wzgórza wokół Zatoki Suwla, zmuszając aliantów do odwrotu. W wyniku tego starcia Turcy stracili 30 tysięcy ludzi, a alianci 20 tysięcy. Obie strony ugrzęzły w okopach, ponieważ brytyjskie próby połączenia się z żołnierzami w Hellas i Zatoce Anzak spełzły na niczym. Hamilton zażądał od Departamentu Wojny 95 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ale spotkał się z odmową. W obliczu rosnącego napięcia we Francji i nowych planów ataku na Saloniki nie było żadnych rezerw. Jedyną możliwością było jak najszybsze wycofanie żołnierzy. Kitchener wydał rozkaz ewakuacji 7 grudnia 1915 roku. Operacja ta okazała się jedynym sukcesem tej kampanii, ponieważ przeprowadzono ją bez większych strat. W bitwie o Gallipoli walczyło 480 tysięcy alianckich żołnierzy. Straty wyniosły 252 tysiące, w tym 48 tysięcy zabitych. Straty tureckie to także ćwierć miliona ludzi, w tym co najmniej 65 tysięcy zabitych. Ta katastrofa zmusiła Winstona Churchilla do ustąpienia ze stanowiska pierwszego lorda admiralicji. Front zachodni. Wiosną 1915 roku znów uwagę wszystkich przykuł front zachodni. W Neuve-Chapelle na zachód od Lille w północnej Francji Niemcy zajęli kilka pomniejszych pozycji. 10 marca oddziały brytyjskie i francuskie przypuściły atak, żeby ich wyprzeć. Szpicę natarcia stanowiła pierwsza armia generała Douglasa Haiga. Rozpoczęto od 35-minutowego ostrzału artyleryjskiego po obu stronach Neuve-Chapelle z zamiarem zdobycia grzbietu Aubert. Piechota często walczyła wręcz. Brytyjski korpus ekspedycyjny generała Johna Frencha maszerował przez sektor niemiecki broniony tylko przez jedną dywizję 6 armii księcia Ruprechta. Zdobycie miasta zajęło Brytyjczykom 4 godziny, co uznano za świetne zwycięstwo. Lecz żołnierze Haiga nękały problemy z zaopatrzeniem i łącznością. Ruprecht ściągnął rezerwy do Neuve-Chapelle i 12 marca rozpoczął kontratak. Brytyjczycy nie zdołali zdobyć grzbietu Aubert. Z 1000 atakujących nie przeżył żaden żołnierz. Tymczasem oddziały generała Petena rozpoczęły drugą bitwę o Artois, szybko posuwając się ku grzbietowi Wimy, który miał wielkie znaczenie strategiczne. Brytyjczycy postanowili wesprzeć ofensywę Petena. Po 3 dniach ostrzału artyleryjskiego pierwsza armia generała Haiga zaatakowała Festubert. Natarcie nie powiodło się z powodu niemieckiego oporu, deszczu i braku amunicji.
Brytyjski głównodowodzący generał French przypisał klęskę brakowi amunicji i stwierdził, że produkcja pocisków w Wielkiej Brytanii nie zaspokaja zapotrzebowania w tej przedłużającej się wojnie. Po ostrej krytyce w Daily Mail lorda Northcliffe'a rząd brytyjski utworzył Ministerstwo do spraw amunicji i powierzył je Davidowi Lloyd George'owi. French zdecydował, że brytyjski korpus ekspedycyjny powinien składować amunicję na przyszłość. Jednak przedłużenie czasu ostrzału zniweczyło element zaskoczenia, dając Niemcom dodatkowy czas na przygotowania. Po klęsce aliantów pod Neuve-Chapelle przyszła kolej na kontratak Niemców. Tym razem pod Ypres w Belgii. Była to jedyna wielka niemiecka operacja na froncie zachodnim w 1915 roku, ponieważ Niemcy skupili się na pokonaniu Rosjan. Głównym powodem ich ofensywy było odwrócenie uwagi aliantów od wschodu. 13 kwietnia 1914 roku cesarz Wilhelm II zgodził się skoncentrować wojsko na froncie wschodnim i rozkazał przewieźć 8 dywizji koleją na południe od Krakowa. Druga bitwa pod Ypres przeszła do historii dlatego, że po raz pierwszy na froncie zachodnim użyto tu gazu. Niemcy użyli gazu w tym samym roku pod Bolimowem, ale pod Ypres okazał się on znacznie skuteczniejszy. Było to pogwałceniem konwencji haskiej, która zabraniała stosowania broni chemicznej podczas wojny. O świcie 22 kwietnia 1915 roku, po krótkim ostrzale z 17-calowych dział, Niemcy uwolnili 68 ton ciekłego chloru z 5700 butli w kierunku okopów francuskich Algierczyków i żołnierzy obrony terytorialnej. Brunatno-szara mgła zasnuła francuskie pozycje. Ogarnięci panicznym strachem alianccy żołnierze uciekali do Ypres, gdy cięższy od powietrza chlor wypełniał zatłoczone okopy. W 6-kilometrowej linii transzei gaz dosięgnął około 10 tysięcy żołnierzy, z których połowa udusiła się w ciągu 10 minut. Ci, którzy przeżyli, zostali tymczasowo oślepieni, wytrąceni z równowagi i doznali napadów kaszlu. 2000 żołnierzy trafiło do niewoli. Dwa korpusy żołnierzy niemieckich w prymitywnych maskach gazowych wdarły się przez 11-kilometrową wyrwę w alianckich liniach. Następnego dnia przeprowadzono drugi atak gazowy pod Saint-Julien, gdzie stacjonowali Kanadyjczycy. Zasłaniając twarz mokrymi chusteczkami, zdołali oni powstrzymać postęp Niemców. Strach przed gazem uniemożliwił Niemcom pełne wykorzystanie sytuacji. Zdobyli 3 kilometry terenu i zajęli wzgórze 60. Lecz musieli się zatrzymać, żeby odeprzeć żołnierzy generała Smitha Doriena, który wolał jednak wycofać się do Ypres. Smith Dorien uznał, że tylko wielka kontrofensywa może zepchnąć Niemców na ich poprzednie pozycje. Ten pomysł nie spodobał się brytyjskiemu dowódcy naczelnemu, Sir Johnowi Frenchowi, który odesłał Smitha Doriena do Anglii. Jego następca, generał Herbert Plummer,
także zalecił odwrót, ale tym razem sugestię przyjęto. Dowództwo aliantów szybko zareagowało na taktykę gazową, uznając, że można łatwo ochronić żołnierzy przed chlorem, zaopatrując ich w maski. Od tej pory niemiecka piechota ponosiła ciężkie straty w zaciętych walkach. Dwudziestego czwartego maja 1915 roku potężne niemieckie uderzenie na wzgórze Belewarde zmusiło aliantów do odwrotu. Lecz Niemcy nie mieli dość zaopatrzenia ani żołnierzy, żeby kontynuować ofensywę. Ostrzelali więc stare miasto z dział, żeby zrównać je z ziemią. Niemiecki atak znacznie zmniejszył stan posiadania aliantów. Utracili oni pozycje wyżej położone. Pozostało im tylko 50 km kwadratowych terenu w południowo-zachodniej Belgii. W drugiej bitwie pod Ypres alianci stracili 69 tysięcy żołnierzy, a Niemcy tylko 35 tysięcy. Obie strony używały gazu z różnym skutkiem. Brytyjczycy użyli go po raz pierwszy w czasie bitwy pod Loos w pierwszych dniach maja, gdy wokół Ypres wciąż toczyły się walki. Była to część wielkiej francusko-brytyjskiej ofensywy w Artois. Front wschodni. 1 maja 1915 roku Niemcy przypuścili atak na Gorlice i Tarnów. Przez 4 godziny 700 dział miotało zwykłe i gazowe pociski w gęstej śnieżycy. W ciągu tygodnia Niemcy i Austriacy posunęli się 65 km na południowej flance po rozbiciu rosyjskiej trzeciej armii. W czasie odwrotu Rosjanie byli atakowani z północy, tym razem z ich prawej flanki w Galicji. Walcząc w męczarniach, Rosjanie w końcu przerwali niemieckie okrążenie i wielu zdołało uciec. Jednak 56 tysięcy żołnierzy zginęło, a prawie drugie tyle dostało się do niewoli. Front zachodni. Sytuacja we Flandrii i na froncie zachodnim była trudna, ale w maju powstał nowy front, gdy do aliantów dołączyły Włochy, które próbowały przerwać linie austriackie i zająć Triest. W dolinie rzeki Isonzo, na wschodnim odcinku frontu włoskiego, w dzisiejszej Słowenii, stoczono serię bitew między czerwcem roku 1915 a listopadem 1917. W czasach I wojny światowej ta 140-kilometrowa, uchodząca do Adriatyku rzeka oddzielała Austrię od Włoch. Austro-Węgry, spodziewając się, że Włochy przystąpią do wojny, starannie przygotowały swoje pozycje obronne i wzmocniły je gniazdami karabinów maszynowych. Włoski szef sztabu generał Luigi Cadorna sądził, że sukces kampanii zapewni atak wzdłuż wschodniego wybrzeża przez ujście Isonzo, choć wiedział, że po ulewnych deszczach rzeka często wylewa. Nad Isonzo stoczono 12 bitew. Wszystkie skończyły się impasem albo klęską włoskiej armii.
Cztery z nich odbyły się w 1915 roku. Mimo przewagi liczebnej Włochów, Austriacy i Węgrzy utrzymali swoje dobrze przygotowane pozycje, zadając nieprzyjacielowi ciężkie straty. 23 czerwca 1915 roku rozpoczęła się pierwsza bitwa nad Isonzo. Włoscy dowódcy popełnili ten sam błąd, co ich koledzy z frontu zachodniego. Wysłali piechotę bez wsparcia artylerii. Po dwóch tygodniach atak przerwano. 18 lipca doszło do drugiej bitwy. Siły włoskie nie dotarły na drugi brzeg, ani nie zajęły strategicznie ważnego pasa ziemi między Wipawą a morzem, wiodącego do Triestu. Ulewne deszcze i błoto zwiastowały katastrofę. 4 listopada 1915 roku atak przerwano. Włosi nigdy nie przeprowadzili skutecznej ofensywy na całym froncie. Straty były wysokie. Zginęło 70 tysięcy Włochów i 42 tysiące żołnierzy austro-węgierskich. We Francji 25 września po czterech dniach ciężkiego ostrzału artyleryjskiego rozpoczęła się bitwa o Szampanię. Była to pierwsza z trzech ofensyw sił angielsko-francuskich. W trzeciej bitwie o Artois Francuzi po raz trzeci zdobyli grzbiet Wimy. W ramach tej wielkiej ofensywy pierwsza armia generała Douglasa Haiga wykonała natarcie między Lens i kanałem La Bassée. Był to początek bitwy pod los. Po czterech dniach ostrzału artyleryjskiego Brytyjczykom skończyła się amunicja. Nie zważając na to, Haig posłał do boju sześć dywizji. Brytyjczycy mieli ogromną przewagę liczebną, ale byli wyczerpani, a teren był trudny. Kiedy armaty umilkły, Haig rozkazał po raz pierwszy użyć pojemników z gazem. Liczono, że ówczesne, prymitywne maski nie ochronią Niemców. Gaz przemieszał się z wiatrem. W niektórych miejscach wrócił do brytyjskich okopów, zabijając ponad 2000 żołnierzy. Pierwszego dnia Brytyjczycy wdarli się 3 kilometry w głąb i częściowo zajęli bastion Hohenzollernów, miasto Los i wzgórze 70. Atak 26 września został odparty przez żołnierzy niemieckich, którzy odbili bastion Hohenzollernów. Po kilku dniach walki Brytyjczycy musieli się wycofać. W tej bitwie zginął syn Rudyarda Kiplinga, John. Kipling był laureatem Nagrody Nobla i autorem znanych na całym świecie powieści, takich jak Księga Dżungli i Kim. Gdy dowiedział się o śmierci syna, wraz z żoną wyruszył do Francji, żeby odnaleźć jego ciało i pochować je. Ta tragedia sprawiła, że otwarcie okazywał cierpienie, które było udziałem tysięcy ojców na całym świecie. Trzynastego października Brytyjczycy znów uderzyli na Los. Ponownie zdobyli bastion Hohenzollernów i skutecznie odpierali niemieckie kontrataki. W
tej bitwie Brytyjczycy stracili 50 tysięcy żołnierzy, a Niemcy zaledwie 26 tysięcy. Brytyjskie straty pod Loos doprowadziły do dymisji generała Johna Frencha. W ostatnich dniach 1915 roku jego miejsce zajął Douglas Haig. Z drugiej strony, francuski sukces w Szampanii był ograniczony, mimo świetnego początku. Użycie nowych broni przez obie strony doprowadziło do impasu. Żołnierze Kaisera byli bezpieczni w swoich betonowych redutach ze stanowiskami karabinów maszynowych. Bardzo często pociski artyleryjskie padały na zabezpieczoną zasiekami ziemię przed niemieckimi okopami. Jeśli nawet nacierający żołnierze przedarli się przez zasieki, szybko przekonywali się, że artyleria nie wyrządza szkód betonowym bunkrom. Niemcy z wyczuciem korzystali ze swoich rezerw. Zostawiali minimalną obronę w sektorze, trzymając większość żołnierzy w drugiej linii, poza zasięgiem dział. Gdy kończyły się pociski do armat, druga linia ruszała do kontrataku. Ta taktyka była często skuteczna, bo atakujących żołnierzy kosiły karabiny maszynowe. Rok 1915 zakończył się odwrotem aliantów z Gallipoli. Ta kampania była typowa dla drugiego roku wojny. Drobne zwycięstwa, okupione tysiącami ofiar. Pod koniec roku francuski generał Joseph Joffre spotkał się z Sir Douglasem Haigiem, by omówić wielki kontratak nad Somą, zaplanowany na początek 1916 roku. Nowy rok zapowiadał nowe cierpienia i wielu zabitych. Wersja polska Toja Studios. Tekst Krzysztof Salawa. Czytał Grzegorz Widziszewski.